blisko pole karne, zagranie. Rzut rożny dla biało-czerwonych. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy. Rośnie tumult na trybunach. Wzmaga się doping. Polska gola, Polska gola. Kazimierz Dejna będzie w tej chwili uderzał tą piłkę od chorągiewki. Jeszcze chwilę czeka, gdyż chyba będzie zmiana, zanim nastąpi uderzenie piłki od chorągiewki. Tak jest. Uwaga, redaktor Hopfer, proszę bardzo. Tak jest, jest decyzja trenera Gmocha. Zbigniew Boniek wchodzi na boisko za Bogdana Masztalera. Pytałem się Ryszarda Kuleszy, no bez komentarzy sprawa. Dziękuję bardzo. Bogdan Masztaler schodzi z boiska, jest Zbigniew Boniek. No, za chwilę o Bońku, na razie Dejna. Gol! Prosto z rogu Kazimierz Dejna. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Rzadko się zdarza w meczach międzypaństwowych taka sytuacja. Jeszcze raz przyjrzyjmy się. Osłupnieli zupełnie Portugalczycy, nie bardzo wiedzieli, co się stało. Tak jest, stojący przy słupku boczny obrońca nie wyłapał tej piłki głową i w momencie, kiedy nastąpiła zmiana i wszedł na boisko Zbigniew Boniek, no proszę Państwa, 1-0 po 37 minutach gry dla polskiej reprezentacji. Jeszcze raz warto to zobaczyć, warto przeżyć to jeszcze raz. Bramkarz czekał na dośrodkowanie, spowodowała właśnie zakończenie tej akcji w ten sposób. I teraz idą Portugalczycy, nie ma spalonego. Uwaga, bardzo groźna sytuacja, podanie. Uj, gol, proszę Państwa. Piękna akcja Portugalczyków. Wspaniała akcja. Wydawało się tam przez moment, że będzie minimalny spalony. Poszedł tam lewą stroną jak burza. Octavio, przekazanie piłki teraz wzdłuż pola karnego. I proszę Państwa, tutaj staje się nieszczęście. Niepilnowany w środku chyba Fernandes uzyskuje wyrównanie. Szalana jednak, no chyba to by się nam nie zgadzało, bo tutaj Szalana miał zejść według opinii trenera.